Siemanko w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj sprawdzimy sobie wszystkie przecieki dotyczące nowego update'u Pet Simulator X. Jak widzicie, do update'u zostało już tylko 8,5 godziny, więc naprawdę bardzo mało. Myślę, że naprawdę będzie to jeden z większych update'ów i oczywiście jeden z lepszych update'ów, gdyż dostaniemy całą nową krainę. Ale zanim zaczniemy, oczywiście zostawcie łapeczkę w górę i subika na kanale, kto jeszcze nie ma. Wbijajcie również dzisiaj na live'a o godzinie 17:30, będzie naprawdę wiele konkursów. Sprawdzimy sobie cały nowy update, przejdziemy wszystkie krainki. No i będziemy tropić te nowe huge pety, które są naprawdę bardzo, ale to bardzo piękne. Więc wbijajcie oczywiście 17:30. Wstawcie łapkę i powiadomienie, link macie w przypiętym komentarzu oczywiście pod filmem. Także wbijajcie, wstawcie łapkę, no i czekajcie na live'a. Start 17:30, lecimy z nowym update'em. Zanim zaczniemy oczywiście jeszcze wyniki z poprzedniego konkursu, także wbijamy sobie tutaj. I wygrała oczywiście ta osoba, wygrywa Huge Hellrocka w wersji Golden, który napisał oczywiście powrót daily, także gratulacje dla Ciebie, poszło, powinien dopójść. A Wy zostawcie komentarz oczywiście 5B do wygrania 5 bilionów gemów w Pet Simulator X, oczywiście zasady takie same, łapeczka w górę, napiszcie w komentarzu swój nick koniecznie z Robloxa, żeby mógł wysłać Wam nagrodę, no i powodzonka. A więc ten update przyniesie nam naprawdę potężne rzeczy, gdyż będziemy mieli totalnie nową krainę. Z tego co mi wiadomo i widziałem po leakach, to jeszcze oczywiście ten event, St. Patrick's event, zostanie na tydzień. Także jeszcze będzie szansa, żeby sobie powbijać oczywiście te zielone huge, tak? Wiadomo. I oczywiście będą te eventy stęczą. Także jak najbardziej spoko, jeszcze na tydzień to dla nas zostaje. No a my przejdźmy sobie na Discorda, gdzie pokażę Wam wszystkie leaki dotyczące nowego update'u. Okej, okay, więc jesteśmy na moim Discordzie oczywiście, jak Zarki, macie link do niego w opisie. Mamy tutaj kanał PSX Leaks, gdzie nasz moderator wysłał nam wszystkie oczywiście przecieki dotyczące nowego update'u. Także omówimy je sobie szybko i zobaczymy, co zostanie nowego dodane. Także lecimy. Mamy tutaj nowego Titanika. Jest to Blobfish. Zobaczcie, tak to wygląda. Jak najbardziej, bardzo fajnie. Zobaczmy, tutaj mamy Kawaii Kata. Giga słodkie, złote pety ogólnie. I one są z nowej krainki, tak mi się wydaje. Tak, raczej tak, to będzie wszystko na nową krainę. Mamy pierwszego huge'a, zobaczcie, huge kawaii cat. Kurde, no jest gigałanny. Jest gigałanny ogólnie. Tutaj mamy małe wersje tych petów. Tak to się prezentuje. Mamy kolejne nowe decale jakieś. Strawberry i kawaii star. Okej, zobaczymy od czego to będzie. Co tutaj mamy jeszcze? Huge Easter Plushies, ok, czyli nowe pluszaki, zobaczcie. $50 za jedną będą kosztować. Tak wyglądają. Mamy pierwszą i mamy drugą. Możecie ocenić się w komentarzu oczywiście. Tutaj mamy kolejne pety, zobaczmy. Shiba Bread and Panda Flower. Tak się prezentują, zobaczcie. Myślę, że jak najbardziej spoko. Tutaj są kolejne. Cow Strawberry and Unicorn Cupcake. Tak wyglądają. Giga słodkie są te pety, naprawdę. Myślę, że to są jedne z najładniejszych petów. Jeszcze nie było takiego stylu w sumie w Pet Simulator X. Także myślę, że jak najbardziej na plus to wygląda. Dobra, lecimy dalej. Kawaii Narhal, okej. Okay. Hej, fajnie to wygląda. Tutaj mam jeszcze Seal Beach Ball, okej, okay, czyli jakaś foka taka. Plażowa z piłką, spoko. Tutaj mamy Fox Mushroom. Nie no, giga ładne są te pety, naprawdę. Ale sporo ich jest, więc będzie bardzo możliwe, że będą cztery światy. O, zobaczcie, mamy to wypisane. Tutaj mamy asety jeszcze w ogóle. Jakieś kamienie, drzewka i tak dalej. Spoko. I mamy, będą cztery nowe areny, okej. Okay. Kawaii Village, Kawaii Tokyo, Kawaii Candyland i Kawaii Temple. With Giant Kawaii Temple Chest, okej. Okay. Czyli będzie duża skrzynka. Taki sam motyw myślę, że będzie jak na ostatnim świecie, który dostaliśmy. Tutaj mamy kolejne pety, tak wyglądają. Squirrel Seeding. Kurde no, fajne. Beardino. Okej. Okay. Cutest World Ever. Też mi się tak wydaje. Może to być najsłodszy świat. Pet Simulator X, kiedy został dodany. Tutaj mamy z Big Games oczywiście informacje. Kawaii World. Ale giga się ładnie prezentuje, wam powiem. No. Dzisiaj 18 już, także fajnie. Tutaj mamy kolejne pety, zobaczmy. Kawaii Monkey Chef. Hej, Speedstone normalnie sobie goście, ale ładne są te pety. Tutaj mamy Lama Butterfly. Kurde no. O, kolejny huge. Huge Braid Shiba, nice. Giga ładnie się prezentuje.
Co tutaj jeszcze mamy? Egg Vai i Egg Ice Cream. Bardzo ładne te jajka są. Kurde, no jeden z najsłodszych światów. Nie wiem, czy nie najsłodszy nawet. Tutaj mamy wszystkie ikonki petu. Tak wyglądają. Tutaj jest kolejne jajko. Egg Sakura. Mamy Chesta. Chest Kawaii. Okej, okay, spoko. Tutaj są kolejne dwa Huge. Okej, okay, Huge Sock Dragon i Huge Pink Marshmallow Cheek. O kurde. Nie, no fajnie się prezentują te pety. I mamy jeszcze kolejne asety. Kawaii Canon i Kawaii Bank. Dwa warianty. Spoko. Spoko, spoko. Jak najbardziej fajnie się to prezentuje. To na razie tyle, ile mamy z leaków wszystkich. Oczywiście jak chcecie sobie sami obczajcie, to wbijajcie do naszego Discorda. Macie link w opisie. Także sprawdźcie sobie to. A myślę, że możemy wrócić do gierki. Okej, więc tak się prezentują wszystkie leaki dotyczące tego update'u. Możecie ocenić w komentarzu oczywiście, co o tym uważacie. Moim zdaniem będzie to jeden z lepszych update'ów w Pet Simulator X, także nie mogę się doczekać. No i sprawdźmy sobie oczywiście wasze banki. Wrzucimy tutaj trochę petów. Nie ma problemu. Jeśli chcecie, to możecie dodawać mnie do banku. Również będę wam coś porzucał dzisiaj na live oczywiście. Także wrzucimy tutaj parę petów dla was. Tutaj parę osób mnie dodało, więc myślę, że elegancko. Czekajcie jeszcze raz. Okej, powinno pójść. Dobra. Elegancko. Popłacamy parę pecików. Tutaj mam jakieś dark matery, więc też płacę. Proszę bardzo. Parę osób myślę zasługuje na peciki jakieś fajne, przydadzą się na update oczywiście, do rozwalania nowych chestów, także lecimy, lecimy. Ogarniemy tak parę banków sobie, zobaczymy co tutaj fajnego macie. Okej, tutaj widzę nie za dobrze. No to trzymaj parę shiny nowych mifików, myślę, że się przydadzą na update'ik. Pozdrawiam serdecznie. Dobra, lecimy dalej. To jakieś HCP-ty, ale nie masz shiny, więc ci dużo te shiny. Proszę bardzo. Dobra, wpaćmy. I okej, udało się. Dawaj, dawaj. Dobra, super. Lecimy dalej, weźmy kolejne dwa. Zobaczymy, co tutaj macie ciekawego. Okej, jakieś. Dodaj do preserva, nick. Piesiaki. Pieszca V. Aha, nie, no tych petów nie potrzebuję. Ale chętnie ci coś dorzucę tutaj. Proszę bardzo. Trzymaj takie peciki. No jeszcze się przydadzą. Także pozdrawiam serdecznie. Zobaczmy, tutaj coś podpisane? Nie, niestety nie. Także wrzucimy coś. Proszę bardzo. Dobra, lecimy dalej z kolejnymi bankami. Wrzucimy jeszcze parę pecików, czemu nie? Dobra, cyk. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Przyda się na update na pewno. Zobaczmy, coś tutaj podpisane, tutaj też nic nie podpisane. Także trzymaj parę shiny. Elegancko. Dobra, elegancko, zrobione, poszło. A w tym odcinku to będzie na tyle. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapeczkę w górę oraz subika na kanale. Jeśli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału. No i wpadajcie oczywiście na live'a dzisiaj o 17:30. Pół godziny przed update'em. Będziemy sobie sprawdzać cały nowiutki update. I przechodzić wszystkie krainy. Także zapraszam serdecznie. No i do zobaczenia w kolejnych filmach. Siemanko.